Nie jestem Oprah. Ty dostaniesz podłogę, ty dostaniesz podłogę, a ty dostaniesz farbę do ścian! Wszyscy dostaniecie wystrój pomieszczenia! Siema, moje słodkie kartofelki. Przychodzę tu z pewnym szokiem, bo mimo iż no, ona miała dziecko, Jezu, zaraz przejdziemy. Miała warkocz do wspomnienia dziadka, to nagle ma włosy, kurde, na jakiegoś głupiego samuraja. Wygląda po prostu jakby... Błagam, zwróć jej normalne włosy. Co to jest? A i właśnie dowiedziałam się, czemu mi się część fryzur psuje. No i mam powiedzieć, o co chodzi, nie wiem jak to naprawić. Ale jest tak, że moja gra działa płynniej, jeśli wyłączam tak zwane shardery, czyli wpisuję taki kod. To nie wiem do końca, na czym to polega, bo mi to tłumaczył kolega, który się zna na programowaniu i tak dalej, także ja nie bardzo kom, ale generalnie po wpisaniu tego kodu gra ma szansę chodzić trochę lepiej, bo jak to coś tam wpływa, że jakoś tak inaczej zaczytuje te wszystkie kostki. Jest tak, że jak to wpiszesz, to czasem na przykład u mnie przestają działać, z ubraniami jeszcze tego nie twierdzam, ale przestają działać niektóre fryzury. I nie wiem, jak to naprawić. Ale no, życie niech sobie będzie. I właśnie. Zaraz, dajcie mi moment. 2 hours later. O. Chciałam znaleźć ten komentarz. To był komentarz użytkowniczki Alex. Przynajmniej zakładam, bo taki dosyć damski jest, wybacz ten awatar, więc nie jesteś dziewczyną, to pardon. I jest tak, że albo mi, napisała tak, albo mi się wydawało, albo Raffaello i Ferrero nie są dziećmi marszy. Widać, papucie mają takie moce, że potrafią mieć dzieci sami ze sobą. A potem wiecie, łychtanie mojego ego, jak zwykle. I faktycznie, ja się dziwiłam, czemu te dzieci wyszły takie mało pomieszane, ale to są po prostu tylko dzieci mortycji. Czy to się dowiecie, da łatwo zmienić, ja wam zaraz nawet pokażę jak. Weźmiemy sobie z inseminatora, tak? Czy to chyba tak. No właśnie, to jest drzewko. Drzewko się nazywa Family Tree. I bierzemy sobie ustaw jako mojego rodzica i robimy marsza. I proszę bardzo, już jest normalny. I znowu, status my parent, czyli ustaw jako mojego rodzica i marsza. I teraz wszyscy są legitnie rodzeństwem. Także w końcu wygląda co normalnie. W ogóle fajnie wygląda to drzewo jak na razie. W każdym razie dzięki, że ktoś to zauważył, bo ja najwyraźniej nawet patrząc na drzewo wcześniej jak klikam, to nie jestem w stanie dojrzeć takich rzeczy. To jest, wiecie, to jest już zaawansowane naprawdę tam uwstecznienie. Szukałam dobrego słowa. Oj, no one są w tragicznym stanie. Do wyrka raz. Siusiu najpierw i potem do wyrka. W sumie to mogłabym usunąć, ale z drugiej strony, czy to im da jakiś wystrój? Bo tak to by się w sumie przydało. Ktoś tam daje, niech sobie będzie. W ogóle swoją drogą, nie wiem ilu z was wiedziało, ja to ostatnio przetestowałam, ale teraz wam nie pokażę, bo już chyba jesteśmy dużo, dużo do przodu. Odkryłam, że... Przepraszam, ktoś zaraz powie, że... Teraz ja mówię. Jest to, że jeśli zrobisz jakiś dom i tam powiedzmy jest bardzo mało mebli, praktycznie tyle co nic, i na przykład masz, nie masz nic na ścianach, nie masz praktycznie okien, nie ma ścian nawet, bo ja stworzyłam taki, też nie stworzyłam, wziąłam domek, bo chciałam, żeby pasował do reszty, ale nie było mnie stać na nic, więc usunęłam praktycznie wszystkie ściany w środku, bo ściany łazienkowe i prawie wszystkie okna i tak dalej. Jezu, Simy były cały czas tak niezadowolone z powodu tego wystroju. Myślałam, że zaraz wklepię jakiś kod i po prostu by miała z głowy. Bo szczerze miałam do tego, nie podoba mi się wystrój. To zarabiaj więcej, tak? Rozwiąż sam swój problem, co ja jestem? Nie jestem Oprah. Ty dostaniesz podłogę, a ty dostaniesz farbę do ścian! Wszyscy dostaniecie wystrój pomieszczenia! Wydaje mi się, że ona miała inną szminkę. Podejrzewam, że to jest automatyczna podmianka, jaka nastąpiła przy właśnie zmianie tych. W sumie w ogóle może zrobić jakiegoś marszy makeovera. Why not? No i teraz w ogóle nie ma szminki, okej? Strasznie lubię te włosy, bo ten kuc mi się tak bokiem podoba, ale od frontu to się wydaje...
tak płaski na wielu głowach, albo właśnie czasem tak dziwnie te włosy tu z boku odstają. Nie mogę znaleźć osoby, na której te włosy by dobrze wyglądały. No, jak dla mnie Gucci. Gucci gang. To tam lekko kiwna głową zaliczonym. Teraz zapiszemy. Dalej gra się jeszcze nie wykrzaczyła? Bo dla tych, którzy... Znaczy, podejrzewam, się większość domyśla, ale ja sobie to nagrywam po prostu odcinek po odcinku, bo czemu nie? Znaczy, teoretycznie to powinien być dalej jeden odcinek, ale jeden tego, co mówiliście, to przynajmniej ja tak zrozumiałam, że wyście byli za pomysłem, żeby dzielić te odcinki na rodziny. I ja też uważam, że to jest dosyć spoko pomysł, bo tak jak tłumaczyłam wcześniej, no nie każdy musi chcieć oglądać, co się dzieje w tym, może niektórych obchodzi tylko Jebediza i no jak dobiegnie jej koniec. Niektórzy też, pamiętam, były głosy, żeby po prostu... też zawalniemy taki tyle wstać teraz. Żeby po prostu tylko opowiadać, co się u nich dzieje, ale zauważyłam, bo ja to samo mam o Tomasach, których już ruski rok na kanale nie było, ale to jest taka, powiedzmy, bardzo, bardzo marginesowa seria. To jest to, że tak nudno mi grać trochę. Jak tak mam tylko grać sama dla siebie i potem tylko powiedzieć, yo, to miało miejsce. Może to jest tylko takie, wiecie, moje wybrzydzanie, ale ja jak już gram, to wolę. Bo jak gram sama dla siebie, to sobie w ogóle i rozpiski robię i wszystko, a tamto miasto po prostu miało iść do przodu po to, żeby jakichś takich strasznych dysproporcji nie było, ale szczerze mi się nie chce. Dlatego też między innymi nie ma automusu, bo tam się przydało w mieście pograć, a że ostatnio mi wróciła ochota na granie w Simsy, no to szczerze mogę powiedzieć, że wolę sobie odstawić prywatę, może nawet któregoś razu wam pokażę mojego mega chuda, czemu nie? Powiem szczerze, że jestem zadowolona, bo podjęłam się decyzji takiej, żeby nie skupić się na czymś takim, że... Jezu, słowa tak bardzo ciężkie. Żeby nie skupiać się na tym, że dodaję wszystkie miasta, którymi chcę grać i lecę, bo uważam, że to może być trochę przytłaczające, bo jest tak na przykład, że masz powiedzmy na przykład... Co ci przeszkadza, kobieto? Stań se tutaj po prostu. O, wybijasz mnie z rytmu! A, wybiłeś mnie z rytmu! W każdym razie, że na przykład jest tak, że... Tak jak ja miałam, że grałam na przykład powiedzmy 4 rodzinkami, tam powiedzmy na przykład, to super, że nie tak, że grałam 4, o, że były 4 rodzinki, które mi się bardzo, bardzo, ale to bardzo podobały, tak? A tych rodzinek jest tam, powiedzmy, załóżmy, dodając wszystkie miasta, no tak sobie załóżmy, taka liczba, na przykład powiedzmy 30, nie? No i jeśli ktoś chce grać tak faktycznie równo, no to musi jak najpierw wszystkimi 30, całą resztą tych rodzinek, tam gdzie 26 innych rodzinek, te 3-4 dni, ile tam sobie ustalasz i dopiero potem wracasz do tych rodzinek. Ja przez właśnie coś takiego, że tak wszystkie na początku rodzinki dodałam, to często grałam tak w tym moim pierwszym mega chudzie, o którym zaraz powiem, bo się mi trochę spierdzielił, że no nie grałam tak jak powinienem, że na przykład chciałam grać tylko tą rodzinką, to sobie po prostu zapisywałam, co się u nich działo, ale no nie grałam innymi tak intensywnie, bo mi się po prostu nie chciało, nie podobało mi się, nie czułam ochoty, żeby jeszcze włączać to miasto i te historie do jakby całości mega chuda. I teraz na przykład... A swoją drogą, co się z nim stało? Mega chud mi się gdzieś rozjechał w międzyczasie, nie wiem jak to się stało i kiedy, ale gdzieś którymś razem cofnął mi się, jakby chyba nie zrobiłam kopii zapasowej wtedy, kiedy powinnam i wgrałam potem mega chuda, którego miałam zapisanego na backupie, on był dużo, dużo cofnięty o kilkadziesiąt tur ogółem, nie, że tylko w jednej rodzince, bo tak wygieram, ale o kilkadziesiąt tur ogółem, a niektóre były jeszcze, które mi się tak podobały, że się stały, że no... Albo pewnie czekają, aż dzieci wyjdą, nie? O kilkadziesiąt tur i no, dla mnie to... Nie, one się chyba po prostu zacięły. Teraz se róbcie. No i było to denerwujące, jakbym musiał to wszystko rozgrywać, jak już macie jakąś randomowość, jakieś historie ten. I ktoś może powiedział, że trochę beznamiętnie, ale po prostu usunęłam, bo mi się nie podobało, że mnie cofnęło i tyle. Ale szczerze, ja mega chudów obecnie w tej chwili miałam chyba jakieś 6 i tylko jedno jest żywe. I to jedno mi się jak na razie podoba i w każdym razie zrobiłam w tym nowym mega chudzie, to wam polecam, jeśli też się chcecie za to zabrać. Polecam wam nie mieć takiego podejścia, że bo chcę grać w 8, nie wiem, miastach, bo tam załóżmy, że macie jeszcze jakieś dograne inne i wszystkie 8 od razu instaluję. Nie. No, chillaucie. Instalujecie sobie na przykład powiedzmy 2 na początek, jeśli już je chcecie mierzyć. Ja na przykład zaczęłam od jednego. Zaczęłam od tego, że
Mi pamiętam najbardziej w moim mega chudzie, najfajniej grało mi się w czterech kątach, czyli w Four Corners, czyli tym w otoczeniu, gdzie jest historia Reni rozgrywana. I grałam pierwszą turę, czyli 3 dni, tylko rodzinkami stamtąd, potem, bo ja mam taki w ogóle notatnik sobie założony w Wordzie i tam sobie wszystko notuję. Potem dołączyłam Bill Wild, czy jakoś tak, nie wiem jak to się prawnie nazywa w polskiej wersji, ale to jest generalnie z historii Vincenta miasto. I potem było tak, że w trzeciej turze nie dodawałam żadnego miasta. I dopiero teraz w czwartej dodałam Garden Heights, nie wiem jak to się może nazywać po polsku. I to jest otoczenie Alicji nie z historii Wziętych, tylko z historii zwierzaków. I no szczerze mogę przyznać, że mi się to bardzo podoba, bo to jest opcja, w której ja kontroluję, ile mniej więcej chcę mieć rodzinek i no ile chcę temu poświęcać, tak? Bo ja na przykład już w tym momencie stwierdziłam, że mi po prostu brakuje grywalnych simów, że wszystko fajnie, ale no wolę łączyć moje simy z innymi grywalnymi simami, niż je łączyć z taunisami. I dlatego dodałam sobie jeszcze inne miasto. Także no polecam sobie takie, powiedziałabym, spokojne może granie, bo to wydaje mi się, że stwarza większą właśnie taką rozrywkę niż taką, przynajmniej ja tak mam taką presję, że trzeba kadronikom zagrać, wyrównać, ale ja jestem dziwna. Mam zimnioka zamiast mózgu. Stojąc tu, nie mogła oglądać telewizji, ogląda telewizję, kurde, no spróbujmy spojrzeć z jej perspektywy, jak rewelacyjnie sobie telewizję może oglądać. Co? Co pokaż tam, Mortycja? Wowzers! te palce, o! Hot detale. Ale czego się nie robi, żeby gra działała? W ogóle gram też mega chudzie, to jest kolejny, teraz jak spojrzałam na kibiel, mi się skojarzyło. Fajna sytuacja. Moja simka generalnie poszła sobie robić kupę, jak sprzątaczka sprzątała w łazience i sprzątaczka ją zganiła za to, że robi kupę we własnym kiblu. Znaczy, o Jezu, ona nie może iść spać bez... Lubię tego moda, ale zauważam, że on ma problem z, po pierwsze, łóżkami piętrowymi, bo często zauważam, że moje simy, mimo iż mają normalnie przypisane zwykłe łóżko, to tak się jak próbują chodzić na to piętrowe. Albo wkurza mnie właśnie to, że one nie są przypisane ogółem, że okej, to łóżko jest moje, tylko ta strona łóżka moja na zasadzie jest ten kawałek podłogi, tylko że tym bardziej łóżka albo pościeli. Dobra, ty jako autystka nie masz nic do roboty, nie naprzyłoby ci się mechaniczne skilla, ale oczywiście mamy tyle hajsu, żeby ci kupić tę półkę na książki. O, właśnie chwila. Dach. Boom! Dziwnie tak wyrósł, ale jak bardzo mogę go spłaszczyć w sumie? Wiem, ale ja zauważyłam, że mam jakieś takie straszne zboczenie, że te dachy mają być płaskie. Nie wiem, może po prostu się czuję wtedy lepiej, nie? Czuję się bliższa tym dachom. Jesteśmy jednym i tym samym. Nie wiem, sprzedaż aż tak płaska, jak tamte 15 stopni nie byłam, ale... Ale to i tak niewiele znaczy. Bo wyglądam jak 16. Widzicie, 16 stopni tego dachu pochyłego, także... O Jezu, ona ma po prostu syndrom, kurde, Jebedizy. Będzie leżeć i będzie, kurde, wiecznie i tak szak za mało, idź spać i mnie nie drażni. Ten kowarek pewnie tak szak nie wzrośnie, ona się będzie... Coś możemy sobie kupić? O, a co to nam da? Że chyba zdjęcia możemy robić, tak? Ale... Nie bardzo widzę... tego... sens? Myślałam, że to jest taki zwykły apartament, myślałam, że może jednak, no bo... Spójrzmy na to logicznie. Mogę sobie strzelać zdjęcie z łapy. Podejrzewam, że jedyne co to daje to, że ten aparat likwiduje szanse na to, bo normalnie nie wiem, czy macie tego świadomość, ale jak ci na przykład poprosisz Sima o robienie zdjęcia, albo jak sam robisz, to jest szansa, że to zdjęcie wyjdzie zepsute, w sensie na przykład będzie rozmazane, albo będzie palec, czy coś. Także ten jest na to szansa. Kiedy ja muszę coś zrobić z tym domem? Idźcie zarabiać, czy coś. Ja chcę, żeby był taki, że tym normalny, czy w sumie już... Nie, no jeszcze nie ma poniedziałku. Jesus Christ. Jak mi się tutaj dłuży, tak jak tam u tych papuciów, to ten czas leciał jak szalony. Tutaj mam takie jeny, czemu to jest takie powolne? Może dlatego, że już nie odzwyczaiłam się, zwłaszcza grając w tym mega chudzie, tak będę go cały czas przyzywać, bo teraz to jest całe moje życie po prostu, jak tylko mam wolny czas od nauki i obowiązków. Że po prostu sobie właśnie
tak zaczynać teraz od zera jest ciężko, chociaż właśnie tak jak miałam, jest jedna rodzinka, która właśnie ma teraz problemy. Ale nie jest, znaczy, problemem jest to, że mają dziecko, nie mają nawet hajsu, żeby sobie kupić jakąś głupią kanapę czy coś, jeszcze mają teraz drugie dziecko bądź więcej w drodze, także... Także tam to jest fest. Ja to, nie wiem, z mamą byś się pobawił, nie? Niech cię pokręci. To? Nie, to jest to, co zrzucać. Chyba, że rzuci dzieckiem. Jest w ogóle tutaj na to miejsce, on tak... Na ulicy, czego tak wiecie, w samochód. O, jest jak w Saints Row, jak są te takie... ragdoll, coś tam. Wiecie, co chodzi, że oni się rzucają pod samochód, żeby wyłudzić ubezpieczenie, to jest coś w tym stylu, nie? Puh. A teraz płać, moje dziecko uległo wypadkowi przez to, jak ty jeździsz, nie przez to, że rzucam nim w samochody. Jak śmiesz kwestionować, tak dobrą matką jestem. Ciekawa, za ile się zmęczą. Nieźle ich teleportuje na trzecim speedzie. Beyblade, Beyblade, rr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 
sumie, której ty wracasz do domu? Akurat tak chyba jakby dzieciaki wracały, gdzie ty chciałaś pracować w gamerze. Dobra, no to dzieciaki zaraz pójdą, może akurat nam się przyfarci. Oceanografia to nie bardzo blisko kariery gamera. To jest projektor wnętrz, jeśli dobrze pamiętam. To jest kariera CC, ale nie wiem czemu to ma w nazwie, to jest chyba zepsute. I... przygodnik. Bo nie wiem, jak adventurera przy tym generalnie, że on sobie robi przecież tam te buszuje w lesie i jakieś tam rzeczy robi. Tarzan style. Nie dostałaś awansu, albo tak, bo potrzebujesz skilla. Dziecko, przecież nie puściłam pizzę na ziemię. Jesus Christ. Wydziedziczam. Ale to raczej ją za to, że potraktowała dziecko jako ważniejsze od pizzy. To jest po prostu haniebny czyn. Ale dobra, walniemy im tutaj jakiś ten, nie? Taki chamski stolik wrogu, no bo nie mamy nic ten i jakąś półkę na książki, bo się przyda i to w sumie by tyle było. Masz się prześpi w spokoju, bo ja cię potem będę potrzebować, a dzieci to nie wiem. Nie się zajmą sobą, czy coś? Kazałam ci iść spać, nie udawaj, że ci telewizor przeszkadza, mam na to mody. Nie wiem, czy tym gdzieś wspomniałam, właśnie mam takiego global hacka, wydaje mi się, że to jest od Christian Lowa, który pamiętam. I on właśnie polega na tym, że żadne hałasy nie budzą Sima. Telefon, telewizor, płacz dziecka, dzwonienie do domu, bo generalnie staje, że jak masz Simy w domu, to one chyba tam w odległości iluś tam pomieszczeń czy ścian od tego będą reagować na to, że ktoś dzwoni do domu. Nie pamiętam dokładnie, jak to działa. A wszystko to prawda, bo się rymuje, wcale nie, ale po prostu przypomniał mi się ten tekst. Miałam takie, może lepiej, bo jakby rodzice pomogli, ale mam takie, nie chcę mi się na nich klikać, niech se leżą. Jezu, mówię, ta ma jak dzisiaj i w ogóle ten komfort, tylko teraz spojrzała mi się ruszyła, tak to się przecież, ona ile już śpi czasu i się nic nie podniosło, I call bullshit. Ta gra mnie próbuje wysiłać. Mama stwierdziła, że z jej płatki jest dziecko, a ja sobie wolę chlapnąć piwsko, nie? Czy wiem, że to nie pisko, ale tak zawsze dla mnie wygląda. W sumie widzę, ona chce iść na randkę. Marsza chyba też chciała dopiero co iść na randkę, albo może nadal chce? O, chce. To to akurat. Dzieciaki wychodzą, a mamusie się randkują w domu. Nie chcę im się nigdzie wychodzić, bo się boję, że akurat w tym wypadku się gra we krzaczy. Nie będę ryzykować. Zadowolimy się same w domu, bo to miała zaprosić. Dobra, zaprosić, pójść, cokolwiek. Ja uważam, że jest spełnione, także masz być szczęśliwa. Najgorsze jest tylko to, że jak masz dwóch simów, to teoretycznie jest dosyć ciężko wykonywać tylko jednym interakcję, bo jak grasz dwoma różnymi simami, w sensie tylko jednym sterujesz, to jest tak, że wtedy zazwyczaj drugi sim ma na przykład, że X sim, czyli w sensie ten, z którym jesteśmy na randce, całuje mnie, robi mi masaż, opowiada mi żart. A jak masz grywalne simy, to jest, że nie, że opowiada mi, że tylko, że ja opowiadam żart, więc musisz tam troszeczkę przyklikać. O, 400 dolków. Możecie już? Za ile można? Jesus Christ. Ja chcę już iść dalej z tą randką, tak? Zaliczcie i wstajemy. Dobra, mają randkę marzeń, to... To nie wiem, to już mam wyturlane, nie? Już tam niech się każdy zajmuje sobą, bo to chyba wpływa, że im się też
statystyki chyba poprawiają podczas randki czy coś tam takiego. No i randka marzeń i są zadowolone z życia. Ale tak nie bardzo już wiem, co robić, bo już tylko czekam, aż się tak, wiecie, będzie jakaś tam dziewiąta i będę sobie mogła iść. No co, i definitywnie odcinek wyszedł krótszy niż tam, ale tam było randkowanie, a tutaj no tak, nie było pracy, tam maluję, dzieci, no dziećmi niewiele, w sumie takie jest moje odczucie, że nie ma nic, aż tyle, nie ma aż tyle ciekawych rzeczy, które można nimi robić, więc ja preferuję poczekać, no właśnie nastolatkami, kiedy jest coś robić, także, ale to już niedługo, nie, no podejrzewam teraz jakby, nie wiem, czy już jest po 16, tak, po 16, kurde, po 18, po 6 w sensie, no to właśnie tak podejrzewam, że następną turę tak pewnie zagramy ze 4 dni, aż one właśnie będą nastolatkami i potem się zacznie jazda. A jak na razie jeszcze czekamy z godzinę. I nikt nie robi sobie z siebie pracy domowej. Jak w życiu. O, ten z ją podeptał, nie? Chrzanić te prace domowe. Ale dobra. To była definitywnie krótsza część, tak jak już przed sekundą powiedziałam. Dobrze, że sobie o tym przypomniałam, jak mówię i wam teraz to uświadamiam. Krótsza część niż papucie. To byli Bring Papuć, czyli Przynieś mi kapcia. Ale mam nadzieję, że się podobało. Dzięki za lajki, za komentarze, za subskrypcje, za całe wsparcie mojej słodkiej kartofelki. I do ziemniaczenia!